Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Paladynie, na nowym pierwszym serwerze europejskim, który w zeszły weekend miał swoje 2 tygodnie, czyli teraz już mamy ponad 2 tygodnie, ja to nagrałem w poniedziałek, wy to dostaniecie myślę jakoś czwartek dopiero, dlatego że ostatnio jest dość mocno napięty harmonogram, jeżeli chodzi o filmy, mamy o czym nagrywać, no ale oczywiście trzeba tutaj nadgonić i trzeba poklikać dzisiaj lożki, dlatego że mieliśmy event Golda, event P. No i ta postać bardzo, ale to bardzo mocno poszła do przodu. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać, jak wasze postacie właśnie na tym pierwszym serwerze europejskim albo ogólnie na każdym serwerze sprogresowały podczas ostatnich eventów, dlatego że wiadomo, event Golda, event Wiedźmy, więc bardzo, ale to bardzo dużo generalnie podstaw padło na postać. Oczywiście na serwerze pierwszym europejskim ten event Wiedźmy jeszcze nie działał, no bo nie mamy tu nawet jednego zwoju, no ale mówię tak generalnie na wszystkich serwerach, no i jeszcze event Pupili to też jest bardzo fajne wydarzenie, no bo tutaj zwłaszcza na nowych serwerach bardzo to szybko idzie, także dawajcie znać w komentarzach, no a my chyba powolutku możemy zaczynać. Jeżeli chodzi o tego naszego paladyna, no to w zasadzie mogłem już podczas weekendu coś poklikać, ale za bardzo nie miałem czasu, tak jak mówię, ostatnio grafik jest dość mocno napięty, mieliśmy to klikan kolożków na W50, ja potem miałem w sobotę egzamin, więc no tak średnio z czasem, no ale dzisiaj mam nadzieję, że to nadrobimy. Co do w ogóle postaci, jak to tutaj wszystko wygląda, tu możemy sobie w zasadzie tą podkę odebrać, od razu ją sprzedamy. Weźmiemy sobie, wrzucimy tutaj dokładnie gaming, bo jeszcze go trzymałem właśnie na odcinek. No i co, jeżeli chodzi o aurę, no to mamy czwóreczkę, jeszcze dzisiaj tutaj nic nie wrzucałem. A ręka, to co pewnie najciekawsze, to ręka, w tym momencie już mogę chyba 5 albo 6% na broni zdobyć. Jak wbijemy kilka leveli, to może jeszcze dzisiaj sobie tą broń wymienimy. No i nasza ręka w tym momencie wygląda tak. Jeżeli chodzi o ulepszenia, to brakuje nam około 6, jak się nie mylę. Możemy w sumie policzyć, tutaj 1, tutaj 2, to mamy 3, 4, 5, no i na toalety przyspieszenie, czyli 6. Dokładnie 6 ulepszeń. Ostatnio kilka razy tego kupca niestety przespałem i musiałem go odebrać dopiero jak wstałem, więc tam kilka godzin byłem do tyłu. No ale teraz staram się wrócić na te dobre tory, powiedzmy, no i co 20 godzin tego kupca ogarniać. Dzisiaj mi jeszcze skip poleciał w ogóle w nocy, więc też fajnie, troszkę tutaj tych runek więcej zdobyliśmy przed nagrywaniem tego odcinka. No i tak to po prostu wygląda. Powolutku ta ręka idzie do przodu, głównie oczywiście w dalszym ciągu skupiam się na ulepszeniach. Jakieś tam gemiki mocniejsze mi poleciały, jak możecie zauważyć, przez ten czas, kiedy nie było odcinków, no ale mówię, tutaj za dużo tak czy inaczej nie wymieniałem. Jeżeli chodzi o Barbara, no to nie ma prawie wcale gemów, no ale za to Maguś ma już full, no i Kunegunda również ma full. Dobra, więc tak to wygląda. Tak jak mówię, jeszcze tutaj dzisiaj pewnie brońki sobie poszukamy. Może jakieś punkty życia, zobaczcie, mamy 2%. Może wrzucimy tutaj na wisiorek, żeby też już były. Tylko, no właśnie, jak to tutaj wygląda? Aha, my mamy dopiero pod koniec naszej itemki. A gdzie jest ten nasz wisi? A, dobra, Boże, co ja robię? Przecież kliknąłem na wisiorek, a tu chodziło o czapkę. Czyli to, dokładnie, to nam było potrzebne i okej. W sumie możemy sprzedać 2%, niedużo, no ale zawsze coś. Na innych itemkach niestety jeszcze runek nie możemy mieć. Dobra, dalej. Pupile, to co wam powiedziałem, bardzo mocno przez ten weekend te pupilki nam poszły do przodu. No i wygląda to tak. Połapałem co mogłem, żeby też tutaj zbustować tą postać, żeby jeszcze lepiej, powiedzmy, te lożki na odcinku się klikało. Więc mamy zębika 63, mamy tutaj dzink 64, tak jak mówię, nagram to w poniedziałek, więc dzisiaj po 18 złapiemy sobie dziunię. No i dalej, tak wygląda ziemia, 67 ponik, tutaj mamy złapanego trogloda, no i tu już powoli ten kogut zaczyna się boostować, że tak powiem, no i zaczyna mieć fajne statystyki. Tu jeszcze możemy sobie kliknąć oczywiście to środowisko, tu na razie nic nie mam do złapania, no i woda, zatrzymałem ją na poziomie 50 kroksa, w czwartek łapę siedmiornicę, w piątek łapę żarłacza, chyba w przyszły weekend, jak dobrze pamiętam, również będziemy mieli właśnie event petów, więc ten żarłacz od razu będzie mocno zboostowany, jak widzicie, tych jedzonek mam naprawdę sporo, no i w zasadzie tyle. Tak to wygląda, dzisiaj tu widzę, że nie zrobiłem w ogóle
Spróbujemy ogniem w sumie. No niestety, jeszcze ten kogut za słaby, no ale trudno. Spróbowaliśmy. Jeszcze tutaj dzisiaj po północy nie porobiłem sobie niestety. Oj, tu przegraliśmy, to ciekawe. Ataków, więc zrobię to teraz, no ale nie wygląda już to tak dobrze. No ale dobra, lepsze to niż nic. No i dobra, i w zasadzie wszystko, nie? Bo w sumie sporo straciłem, że nie karmiłem tej wody. No ale mówię, jak będziemy karmić żarłacza 3 dni po 9 jedzonek, to mamy 27 jedzonek, także nawet tyle jeszcze nie mam. Pewnie nam tam polecą, wiadomo, w ciągu tygodnia i w następny weekend, no ale tak czy inaczej może to nie wyjdzie tak źle. Portal sobie zrobimy później, do lożków zaraz przejdziemy. Tu nam się buduje twierdza na poziom 13, kwatery dyszka cały czas, troszkę tu akademię w międzyczasie podbiłem, jak dobrze pamiętam, kopalnia oczywiście 10, no i podziemie. Mieliśmy event dusz, więc to podziemie też nam, można powiedzieć, fajnie sprogresowało. Teraz nam się serce buduje na 11, no i mamy, jak widzicie, już tutaj duszę na traktor 11, więc nie tak źle, też tutaj troszeczkę poskipowałem, no i tak to wyszło. W gildii mamy 172% już, no i w sumie tyle, jeżeli chodzi o gildię. Gildia na razie oczywiście wyprawy lecimy. Ranking, to co was może interesować, oczywiście topeczka, to może też już pokażę na początku, dlatego że padły rekordy, o dziwo padły rekordy na tym serwerze. Ja mówiłem oczywiście na początku, że nie będzie to zbyt dobry serwer do rekordów, no ale mamy dwa rekordy tak naprawdę. Rekord pierwszy to jest oczywiście Seven, którego pewnie kojarzycie, przez bardzo długi czas ma i chyba, w sensie miał i chyba ma w dalszym ciągu, dokładnie, ma w dalszym ciągu najwyższy poziom na serwerze, w tym momencie 302, no i pobił rekord najszybszego 300 poziomu, jeżeli chodzi o zwiadowcę. Zajęło mu to 16 dni, gdzie poprzedni rekord należał do gracza Uwe, który zrobił to w 17 dni, więc o jeden dzień go pobił. No i kolejnym rekordem jest rekord Marksmana, jeżeli chodzi o najszybszy poziom 300 klasą Druida, no i on zrobił to w 17 dni, czyli tam dzień później. I jeżeli chodzi o taki poprzedni rekord, powiedzmy, no to należał do Turora, gdzie zrobił to o 22 dni, więc Marksman, można powiedzieć, że o 5 dni ten rekord pobił, więc no mówię, jednak tutaj jakieś rekordy, można powiedzieć, że padły. Tak to w tym momencie wygląda. Tu już w ogóle czarne gemiki, co niektórzy mają. Jak widzimy, Turor ma 2. Tutaj, o, tutaj to już w ogóle bardzo dużo tych czarnych. Seven, o, Seven nie ma ani jednego. Coś mi ten Seven nie pasuje, powiem wam szczerze. Nie chcę tutaj nikogo... A, Seven to jest w ogóle Polak? Czemu on ma flagę Polski? Nie wiem. Wydawało mi się, że nie. Tak czy inaczej, coś mi tu, powiem wam szczerze, nie pasuje, dlatego że ten Seven jakoś bardzo szybko ten level wbija. On strasznie miał dużą przewagę tym zwiadowcom, jeżeli chodzi o level. Coś to mi jest takie dziwne, no ale może to tylko takie, wiecie, moje, powiedzmy, no jakieś tam niepotrzebne domysły, że tak powiem. No i tak wygląda topka. Najwyższy paladyn 250 level, tu już sporo tych paladynów z wyższym poziomem, no ale my tak jak wam wspomniałem na początku, no nic tu nie robiliśmy, nie? Tą postać cały czas ulepszaliśmy, dlatego też zresztą spadliśmy na dość, powiedzmy, niską pozycję. Dobra, lecimy. Tak jak mówię, portal może później, jak wymienię brońkę, spróbujemy go sobie zrobić. No i jeżeli chodzi o lochy, no to zaczynamy od wieży, żeby już tutaj nie przedłużać. Na wieżę mamy na pewno bardzo fajne procenty, no i ta wieża nam w miarę szybko, dokładnie powinna paść. Tu jeszcze chyba dzisiaj nic nie rozmontowywałem, więc w razie czego będzie, może coś tam sobie powymieniamy, może coś tam dostaniemy ciekawego, zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. No przydały nam, by nam się przede wszystkim itemki już z runkami, no ale wiadomo, nie jest to takie proste, teraz musimy czekać na event epicki, no a chyba troszkę minie, zanim my go dostaniemy. Jeżeli chodzi o te rękawice, no to one cały czas będą na inteligencję, więc niestety nam się nie przydadzą, no ale temu jak najbardziej się przydadzą, więc robimy odzysk, klejnotu, pyk, dobra, mamy jakiś, o, tu na siłkę, a zobaczmy jak to wygląda, plus 40 i mamy runkę, okej, to jak najbardziej możemy podmienić, dlaczego by nie. Jeszcze się tu upewnię, tak, wszystko jest w porządku. Tutaj mamy znowu na inteligencję. Dla Mariusza również jak najbardziej się przyda. No i właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Teraz jeszcze troszkę tych podmianek sobie zrobimy. Tu mamy premię do PD. Mamy jakiś łuczek dla Kunegundy. Bardzo w... O Jezu, my już możemy mieć 7% na broni. Ja nawet nie wiedziałem. Dobra, to wymienimy dla siebie może na razie. Ale tym pachołkom oczywiście też będziemy musieli to zmienić. To może tam później, jak już będę szukał. Bardzo, ale to bardzo mocna runa. Nawet się nie spodziewałem.
spodziewałem. I okej, to wymieniamy. Teraz mamy jeszcze jakiś hełmik dla wojownika, możemy wymienić, to sobie możemy rozmontować, no i to rozmontujemy. Dobra, i na razie niech tak będzie. Aha, ja tutaj mam jeszcze pierścionek, muszę ten pierścionek wymienić, bo ostatnio zauważyłem i niestety totalnie o nim zapomniałem, że nawet jak mi jakiś poleci na wszystkie staty, to będziemy musieli temu barbarowi go dać. Dobra, no 7% na broni to już jest bardzo dużo, 4% do góry. Także fajnie, że nam się to trafiło. No i lecimy dalej, mamy teraz wieżę 55, troszkę też tego golda nam wpadnie, od razu sobie wrzucimy w statystyki, potem chyba polecę w tornado, bo też nam z niego troszkę golda poleci, też tam jakieś statystyki do przodu. No i potem się, powiedzmy, przerzucimy na takie lochy, które dają nam głównie właśnie expa, no bo to oczywiście też jest dla nas, powiedzmy, potrzebne. Dobra, teraz mamy jakiegoś magusia, nie będziemy tu przesadzać, wiadomo, jeżeli chodzi o klikanie, jak już będzie jakiś widoczny, delikatny bloczek, to będziemy rezygnować i lecieć dalej, bo mamy naprawdę w ogóle fajne procenty na te wszystkie lochy. Tu wam nie mówiłem, ale na 13 piętro na przykład mamy sporo, no ogólnie procenty są naprawdę przyjemne, więc trzeba pozabijać, poubijać, że tak powiem, to co oczywiście jest nam najbardziej, w sensie no, najbardziej nam się opłaca, może tak. Dobra, tu już widzę, że coś nie pada, zobaczmy, mamy coś na siłkę, a czy dla mnie to będzie dobre, plus 13, tylko to nie bardzo. Okej, to możemy w sumie rozmontować, budki będą bardzo fajne, tylko znowu musimy gemik wymienić w ten sposób. Ja tam jeszcze punkty życia mogę złapać dla siebie, natomiast jeżeli chodzi o te punkty życia, to może poczekam, aż mi po prostu coś poleci, żeby nie szukać tutaj itemku. Dobra, wieża na razie tyle, lecimy z tornadem, bo to też powinno padać praktycznie za darmo, przynajmniej na początku. Tornado mamy dopiero 169 w tym momencie, teraz 170. Wbiliśmy również 229 level, no i zobaczymy, jak nam to na tym paladynie pójdzie dalej. No nie jest łatwo, ale powoli musimy gonić. No statystyk nam naprawdę masę wpadło, może wiecie co? Ja tego goldzika też sobie tutaj wydam. Zostawię tak, powiedzmy, nie wiem, z 2-3 miliony w razie czego na te bronie ewentualne i na tą wymianę runek, jeżeli takowa będzie potrzebna. No i lecimy. Lecimy tutaj z tym poziomem, bo nam bardzo co niektórzy pouciekali z tego co widziałem. Okej, powiedzmy, no dobra, niech będzie tyle. No i to sobie zostawię w razie czego na później i lecimy sobie, tak jak mówię, powolutku dalej. Tak jak wspomniałem, napięty grafik. Ja to nagrałem w poniedziałek, no ale w poniedziałek również chcę wam rzucić film, jeżeli taki, no powiedzmy, dotyczący tego serwera beta. Jak wy to ten film dostaniecie, to już możliwe, że ten serwer beta jest otwarty, więc no po prostu to jest taki bardziej, powiedzmy, gorący temat, no i chcę wam go dostarczyć przed jeszcze otwarciem. Także dzisiaj wleci to, jutro dla mnie, czyli we wtorek, wleci pewnie rozstrzygnięcie konkursu, jak mi się to uda nagrać, więc no to też pewnie sporo osób czeka. Jeżeli chodzi o środę, no to myślę, że z tego serwera beta coś sobie wrzucimy, no i może dopiero w czwartek wleci ten odcinek właśnie z Paladyna, który nagrałem teraz. No a jeżeli chodzi o jakieś tam inne jeszcze odcinki, no to być może w piątek, w sensie nagram w czwartek, może w piątek dostaniecie znowu odcinek z Łowcy Demonów na W60, bo tam też sporo upgrade'ów, można powiedzieć, że było, no i dzięki temu może też jakiś fajny odcinek uda się sklekocić. Także no, jest napięty grafik. Jeszcze w ogóle mam w planach nagrać takie, powiedzmy, ogólne podsumowanie tego, jak wyglądało to moje stopowanie lochów na magu. Ktoś mi napisał na Discordzie, że to będzie, myślę, bardzo fajny, powiedzmy, odcinek z takimi przemyśleniami, co bym lepiej zrobił, jak to wyszło finalnie. To wiadomo, to nie jest jeszcze, powiedzmy, dobry czas na to, no bo jeszcze tam nie cały serwer kliknął te lochy, żeby można było się porównywać, no ale tak czy inaczej też planuję takie coś nagrać, więc ostatnio no naprawdę jest sporo filmów do wrzucenia, no i ciężko to jakoś, powiedzmy, zgrać czasowo, żeby te filmy się, wiecie, szybciej pojawiły. No na przykład takie klikanie lochów, ktoś by mógł powiedzieć, że za późno, powiedzmy, w sensie no, za długo czekaliśmy z wrzuceniem tego odcinka, że to już nie jest świeże, no ale ja chcę unikać, dobra, tornada w sumie za dużo nie zrobiłem, ja chcę unikać po prostu robienia czegoś takiego, że wrzucam dwa odcinki dziennie, bo to nigdy nie wychodzi dobrze, zawsze ten jeden odcinek przykryje drugi, no i tak to ogólnie wygląda. W sumie jeszcze z sali chwały, no to wam pokazałem top 30, gildie nieważne, twierdze nieważne, pupile też, zobaczcie, w ostatnim odcinku byliśmy w top 10, no a teraz dość mocno tutaj spadliśmy, ale wydaje mi się, że
Jest to, tu już ktoś 13 w ogóle serce, jest to spowodowane tym, że robiliśmy te przejścia, nie? Woda już tutaj jest powoli słabsza, powiedzmy, zanim tego czarłacza sobie fajnie nie podkarmimy, no i tak samo w tym ogniem dość często przegrywaliśmy, no bo szybkie przejście, nie? Natomiast potem to się odwróci, no i będziemy tymi żywiołami klepać nawet tam jakichś mocniejszych, więc tak to po prostu wygląda. Dobra, może teraz strefa mroku, spróbujemy sobie zamknąć ten loszek, to powinno nam fajnie padać. Mamy 230 poziom, oczywiście jeszcze tutaj zrobię skana zaraz, jak to wygląda. No i teraz tak, to może sprzedam, to sprzedam. Tu mamy jakieś budki dla maga, zobaczmy. Nie przydadzą się, ale ja już tu nie mam rozmontowań, to na razie zostawimy. Mamy jakieś budki dla Kunegundy, więc no, tu bardzo dobre buty, więc na pewno to sobie wymienimy. W ogóle chyba już mogę 10% do PD zdobyć z taką ilością run, bodajże od 10 bilionów jest 2% na itemko, a my mamy już 140 milionów, to też będę chciał sobie tam znaleźć, jak będziemy ewentualnie tej brońki szukać albo później. No i tu mamy punkty życia, więc możemy sobie z tym pierścionkiem zamienić w ten sposób. Gdzież to jest? Tutaj, dobra, strasznie mi się mieszają te itemy. No i pierścionek mogę w taki sposób zamienić, a ten mogę sprzedać, no i zobaczcie, od razu nam wleciało osiągnięcie, właśnie o to mi najbardziej chodziło. Dobra, na razie tyle, lecimy dalej, teraz mamy dalej tą strefę mroku, myślę. Ośmiornica zwiadowca, potem boss to jest też zwiadowca, też chyba nam padnie szybko. No i polecimy do następnego lochu. No nie dają one za dużo expa, no ale spoko, kilka leveli zawsze do przodu. Po raz kolejny buty dla maga, już chyba trzecie w tym odcinku, nie przydadzą się. No i tu mamy na wszystkie staty, też się nam dokładnie raczej nie przyda. Dalej, strefa mroku. Kobra grzechocząca, padło szybko. Widziałem, że na nią mam tylko 1,5%, jak tam sprawdzałem sobie przed odcinkiem. Więc bardzo, ale to bardzo malutko w porównaniu do innych lochów, bo nie, na wieży to miałem już tam prawie 30%. Jeżeli chodzi o strefę mroku, ten pierwszy loszek, który dzisiaj zamknęliśmy, też tam tych chociaż nie chcę tego zamieniać, też tam było tych procent sporo, więc no tak jak mówię, tu nie było tak dużo, a mimo to padło szybko. Okej, to możemy jeszcze sprzedać i to możemy sprzedać. Dobra, resztę sobie zostawię, no niestety troszkę marnotrawstwo, no ale nie mamy już miejsca ani rozmontowań. Dalej, teraz mamy raptora ryczącego, on jest dokładnie zwiadowcą, powinien nam paść szybko. Tu mamy kolejnego zwiadowcę, też powinien nam paść szybko, mam nadzieję. No chociaż dobić, wiecie, tą możliwość blokowania kolejnego lochu i to już będzie ok. Teraz mamy wojownika, to też raczej nie powinien być jakiś gigantyczny, powiedzmy, problem. No i już będziemy mieli opcję właśnie dobicia tutaj, w sensie dobicia, odblokowania może bardziej, Jezu, jakiś dzisiaj wydaje mi się, że rozkojarzony jestem, odblokowania właśnie kolejnego lochu, już tam pewnie nam kluczyk prędzej czy później poleci na kolejny odcinek. 232 level, nie wiem z którym zaczynałem, z 228 chyba, czyli 4 levele póki co wbite. Dobra, tutaj nam się udało, więc na razie nie klikam, żeby ewentualnie bez sensu tego nie robić. Jeszcze sprawdzimy procenty, tu możemy jak najbardziej budki wymienić. No i co, to nam daje sporo, to nam daje niedużo i na razie zostawimy tak, spoko. No i teraz strefa światła, to na co mamy również bardzo dużo procent i co nam da sporo expa, ponad 6% bodajże na tego dymika majciarza. No i cyk, mamy to i zobaczcie, mamy jakąś broń, co to by było? Broń epicka, plus 32, no ale rozrzut bardzo słaby. No i 6%, to 6% możemy dać na przykład dla Kunegundy, to już będzie z głowy. No ale ten rozrzut słabiutki, ale zostawimy, będzie w razie czego do kibelka. Okej, obejrzymy tą walkę, bo to jest na pewno ciekawsze niż tamte lochy w strefie mroku. Zobaczymy, jak to poszło. No i co? I chyba jakiegoś skanika zrobimy, czy jeszcze możemy coś kliknąć w międzyczasie. No i będziemy ewentualnie sobie tutaj działać dalej, powiedzmy, jeżeli chodzi właśnie o tego SF Toolsa. Poczekajcie, muszę się tu zalogować, walka już minęła, pyk, miałem to odpalone na szczęście. No i zobaczymy, jak teraz nam będą te procenty się prezentować po raz kolejny. Może jeszcze jakieś 13 piętro, dokładnie, kołek Van Helsing, to jest coś pięknego, 6% znowu, a to nam daje najwięcej expa, więc powinno paść łatwo. Sutener Petr mamy 0,16, jak zaczynałem odcinek było 0,02, więc bardzo możliwe, że jeszcze tego Sutenera Petyra dzisiaj ubijemy, tylko no to już będę musiał, wiadomo, bronić
bramkę wymienić. Na smoczy skarbiec mamy już prawie 13%, z tym, że no ten smoczy skarbiec to jest akurat takie, powiem wam, no nie da za dużo expa, nie? Chociaż może jeszcze jak na ten level to nie będzie tak źle, ale ogólnie nam nie da za wiele, no ale ubijemy, skoro możemy, skoro już procenty są fajne, to oczywiście to zrobimy. Ej, mamy kolejną broń, proszę, żeby to było coś dobrego. Jezu, jak nam sypią w ogóle dzisiaj te bronie. To już widać, że jest na 3 staty, to widzimy po wyglądzie i cyk. No dobra jest, 36 średnich, chyba ok, no i rozrzut nie wybitny, ale lepszy od tego, więc jak najbardziej możemy to wymienić, bardzo myślę, że nam to pomoże. Tylko teraz zobaczcie, aha, bo jeszcze nie mam gemu, to czekajcie. Aha, nie, 7% tu mamy, tu nie mamy runki, tu możemy wymienić, żeby chociaż było to 5%, cynk w ten sposób, no i teraz odzysk klejnotu, pyk, no i dobra, jeszcze możemy w sumie to do kibla wrzucić, mamy jakąś różdżkę dla Magusia, plus 116, to musimy znowu runę zamienić, to niezbyt mądre z mojej strony, mogłem to zrobić szybciej, no ale dobra, grunt, że też jest w miarę ok, no i zrobimy tak, to już będę miał dzisiaj z głowy wrzucenie do kibla, dobra, super, czyli nie musimy brońki szukać w tym momencie, to akurat wydaje mi się, że na duży plus. No i teraz mamy 8900 siły, 8000 HP. No tak powiedzmy, nie ma tragedii. I możemy w zasadzie spróbować też ten portal pokonać. To jest Maguś, może on by siadł, tylko no to muszę jakieś kryty z naszej strony fajne siadać. Zobaczcie, było trochę krytów i poszło to nieźle. Kurde, no pro... Dobra, Jezu, jak nas ten krytyk uratował na sam koniec. W sumie to tej walki nie musimy oglądać, natomiast jeszcze wam tutaj pokażę portale. Co drugi dzień średnio pokonuję te portale, jak tak patrzę. 18 nam padł jeden, potem 22, no i wczoraj był 22, 3, więc co drugi dzień. No i dzisiaj chyba dzięki temu, że tą brońkę zmieniliśmy. No i oczywiście szczęście też było potrzebne, no ale fajnie, że nam to również padło. Tu mieliśmy poziom 2-2-5, no dobiliśmy go, ciężko te portale idą na tym paladynie, powiem wam, jeżeli chodzi o jakiegoś barda, tak jak mam porównanie o jakiegoś łowcę demonów, no to w zasadzie nie ma porównania, bard jest, w sensie paladyn jest w porównaniu do nich strasznie cienki w uszach, jeżeli chodzi właśnie o te portale, no ale dobrze, że nam teraz padł jeden po drugim, tutaj no te walki troszkę trwają, ale sobie obejrzymy, bo specjalnie dla was to zapisałem, żeby było ok, cyk, mamy 8,5 miliona, no i pokraka, a nie, to nie pokraka, to co innego, no dobra, nieważne, no i to co nam padło wczoraj, czyli mieliśmy 228 level, dzisiaj nic nie robiłem, no to chyba ten poziom 228 z takim startowaliśmy, więc póki co 8 leveli wbite, nie ma tragedii. Brońka wymieniona, więc teraz sobie po raz kolejny sprawdzimy zaraz procenty, ale najpierw ubijemy tego, bo to powinno paść szybko. Ile nam w ogóle daje expa? 14 milionów. No to nie jest to wybitny wynik. Czy tego pokonamy? Tak, tego też pokonamy. No i tu bardzo możliwe, że na Magusiu się już zatrzymamy. Dobra, no tyle co nic nam dało, nie ma co mówić. Teraz mamy tak, na wieżę jeszcze widziałem, że są fajne procenty, więc jeszcze tą wieżę będziemy mogli tu troszkę pomęczyć. Tam było jakieś 4%, no i dalej będziemy chyba w tą strefę mroku sobie próbować coś tam wbijać. Było 0,80 na tą strefę mroku, no to wiadomo, nie jest to jakiś wybitny wynik, no ale nie jest też najgorszy. Okej, co my tu mamy? Na siłkę plus 25 już, ale to jeszcze. Zobaczmy tu, plus 28 tu mogę wymienić jak najbardziej, no i hełmik nam się nie przyda. Czyli teraz tak, co ja tutaj muszę wywalić? To mi daje 620 i to mi daje 650, dobra, więc zrobimy to tak. Niech te dwa miejsca będą, bo jeszcze tu pewnie coś ubijemy. Kolejna wieża, znowu wojownik, też chyba nam padnie w miarę szybko. To już jest 61, teraz 62 nam padła. No i właśnie, to jest to, o czym wam mówię. To sobie wywalimy i to sobie wywalimy. Zostawimy tak. Troszeczkę boli ten mały plecak, no ale ciężko tutaj na tym etapie gry mieć jeszcze większy. Teraz mamy znowu wojownika, panią Oziminę. Też nam padło. Jeszcze tu troszkę golda wyciśniemy. Teraz mamy zwiadowcę. No powiedzmy tak z 20 prób na niego, żeby też tak jak wspomniałem wcześniej nie przesadzać. Bo jeszcze bardzo możliwe, że jakieś inne lożki, które nam dadzą po prostu expa będą. No a wiadomo, to nam się bardziej w tym momencie przyda, żeby odcinek był bardziej obfity w progres levelowy, no bo teraz to jest tak naprawdę najważniejsze tutaj dla nas. No oczywiście wieżę też moglibyśmy poklikać i w sumie to nawet powinniśmy jeszcze, chociaż ja tą wieżę chyba coś tam klikałem przed eventem Golda, jak się nie mylę, chyba ta wieża tam delikatnie była, powiedzmy, pchnięta przeze mnie, tak powiedzmy off stream, bez żadnego odcinka, bez niczego, no ale tak czy inaczej
No to jednak powinniśmy to zrobić wcześniej o wiele, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Dobra, zrobimy to sobie w ten sposób, no i po raz kolejny skanik. Zobaczmy, co my tu możemy w tym momencie ubić, zwłaszcza po zmianie tej broni. Może jeszcze 13 piętro nam by padło. Okej, okay, na Esteros mamy 0,88%, na Jaszczurzego Rozbójnika mamy prawie 2%, więc jego jeszcze może ubijemy. Zaczniemy sobie od niego. Na Wieżę mamy niecały 1, no to już szału nie mam. Podejrzewam, że tam 2-3 dni znowu ta wieża będzie fajnie wyglądać, ale dobra, najpierw sobie zaczniemy od tego, kto jest kolejny. Kolejny to jest albo wojownik, albo maguś, nie pamiętam. To jest ten taki smok, taką ma duży ten art, powiedzmy, ale nie jestem przekonany. Jak to jest mag, no to już to będzie chyba bloczek niestety dla nas, no ale najpierw musimy tego rozbójnika pokonać. No 1,5% to nie jest tak mało, no ale też wiadomo, jak to tutaj wygląda na paladynie niestety. Brońki tam jakoś powymienialiśmy, runki też nie są takie tragiczne, powiem wam szczerze. Także tu zdecydowanie, jeżeli o to chodzi, no to coś tam powiedzmy poszliśmy do przodu, no ale tutaj jeszcze pachołki muszą zrobić robotę, no a te pachołki są dość średnie, no wszystkie gemy, jakie mi teraz polecą, no to lecą dla mnie tak naprawdę, bo wszystkie mi dają tam plus sporo statystyk, barbar przez to jest goły, także no sami wiecie, jak to wygląda. Póki co dobrze, że chociaż te epiki już wszystkie mają. No okej, okay, on nam coś tu widzę, że nie pada. Co my tu mamy? Ta wieża 0,96, no i ten Esteros Sutener Petyr 0,88. Może się lepiej na tym Esterosie skupić i jak on nam szybko padnie, to wtedy sobie polecimy ewentualnie do tutaj tego lożku, no bo on nam chyba da więcej, tak mi się wydaje. Nawet w sumie jestem przekonany, że nam da o wiele więcej. Tam jaka bliska próba, Jezu. No my mamy trenera 7 cały czas, nie? To też nie jest zbyt dobre. Będę musiał tego trenera sobie troszkę podbić, no ale teraz się skupiałem głównie na zmianę na serce i traktorze, no bo był ten event dusz, wiadomo. Potem chyba mamy dwóch wojowników, którzy bardzo możliwe, że nam padną łatwo, jeżeli ten Sutener by nam padł. Myślę, że nawet nie będzie z tym jakichś większych problemów. No i chyba szósty to jest kolejny maguś w tym Esterosie i chyba szósty to będzie dla nas niestety kolejny bloczek, no ale dobra, żeby dojść do szóstego, to musimy najpierw pokonać tego. Zaczynaliśmy z 0,03% na niego, teraz już mamy 0,88. Także nam ten goldzik i ta wymiana broni przede wszystkim dość dużo dała, no ale to też nie jest jakoś, nie jest to jakaś wybitna liczba, nie, jeżeli chodzi o te procenty, no ale nic nam tutaj chyba więcej nie pozostało niestety. No myślałem, że troszkę więcej wbijemy tych leveli, myślałem, że jakoś to lepiej pójdzie. Tam znowu jeden hitek dosłownie, no tu kryty muszą z naszej strony wejść, no to w ogóle nie ma co gadać. Jeszcze moglibyśmy w teorii tornado, ale to tornado to też jest taka męczarnia, to już może się wstrzymam. No okej, okay, dzisiaj głównie na tym się skupimy. Dzisiaj głównie to, jak nam padnie to super, jak nie to trudno i tak naprawdę wszystko. Dość szybki, chociaż nie, 26 minut już, ok. Miałem mówić, że dość szybki odcinek, no ale ja nie potrafię nagrywać szybkich odcinków, jak nagrałem sobie tutaj z tego paladyna, generalnie z klikania lochów, nie potrafię. Dobra, mamy to, 237 level, mamy jakiś wisiorek, plus 25, zostawimy go sobie oczywiście do kibelka, czyli wywalam to i robimy to w ten sposób, te itemki jutro rozmontuję, możemy obejrzeć, jak ta walka wyglądała w sumie, to już poodznaczam, żeby było jakby z głowy, już to widzieliście, bo specjalnie to dla was zapisuję, bo wiecie, dla mnie to tam jest wszystko jedno, jak to się prezentuje. Ok, na sam koniec mocny krytyk, fajnie, lecimy dalej. Teraz mamy tego Holundra. Holunder nam powinien paść również chyba szybko. Kurde, no to nie wygląda, jakby miało szybko paść. Dobra, to może sprawdzimy. Ej, ja zawsze byłem, w sensie zawsze to tak wyglądało chyba, tak mi się wydaje, że jak trzeci pada, to potem czwarty, piąty też i dopiero mamy problemy. A nie, dobra, Holunder is not possible, czyli nie wiem, albo to tak wyglądało na innych postaciach, albo mi się coś pomyliło, no ale niestety, Holunder is not possible. Czyli dobra, zrobiliśmy jedynego przeciwnika, jakiego mogliśmy. Okej, okay, to teraz wracimy sobie tutaj, jeszcze tego jaszczurzego rozbójnika poklikamy. No i powiem wam szczerze, że tak, ta wieża, no to wam powiedziałem, niecały 1% to już sobie dzisiaj daruję. No i mamy jeszcze na 13 piętro, na komendanta Kome 0,34%. To są bardzo malutkie procenty, ale może się skusimy. No zobaczymy, czy tam ten jaszczur szybko padnie. Jeżeli z nim by jako tako poszło, powiedzmy w miarę sprawnie, no to jeszcze bym mógł ewentualnie właśnie sobie tego
tego komendanta Komę poklikać, no bo on by nam dał, wiadomo, najwięcej expa z tych wszystkich lożków, no a my chcielibyśmy zrobić jak największy progres levelowy, na tym mi najbardziej zależy. Myślałem, że więcej wbijemy, nie? Tak się strasznie na ten odcinek, na nagrywanie tego odcinka na samą myśl podjarałem, myślałem, że tutaj wbijemy jakieś może 2, 4, 5 albo coś takiego, no ale no nie wygląda to tak, raczej tutaj musimy spocząć na laurach, no i niestety Paladyn nie jest dla nas jakiś giga szczęśliwy. Mam w ogóle takie wrażenie, że mam jakiegoś pecha na tym serwerze, nie jakiegoś giga dużego, to też nie myślę, że tam sobie po prostu tłumaczę siebie jakimś pechem, no ale niektóre rzeczy naprawdę nie są takie, jak bym chciał, żeby były, no ale to chyba wynika bardziej z klasy postaci, aniżeli z tego, jak tutaj gierka nam, powiedzmy, dysponuje RNG. Dobra, lecimy, lecimy. No czy coś jeszcze możemy tu ubić? No niby tak, no 1,5% to nie jest wcale tak malutko. Tam znowu mamy milion. Dobra, siedzi, okej, okay. Prawie 2-3-8 level. A, i tu mamy wojownika, to ten wojownik by nam nie padł jakoś szybko, zaraz zobaczymy. Tu na wszystkie staty to możemy od razu wyrzucić. Myślałem, że to jest maguś, ale to jest wojownik. Ale dobra, zamiast klikać na pałę, to znowu skanik, bo to nie ma co. Nie ma co tutaj marnować zbędnie grzybów i zobaczymy po prostu, jak to na niego wygląda. 2,75, dokładnie, ej, to jeszcze jego ubijemy, to wbijemy 2,3,8 level w takim razie, 3% prawie, no to już jest bardzo dużo, aha, i kolejny, no tak, teraz mamy tą meduzę z moczar, to jest maguś, no to na meduzę to już jest blok, to w ogóle nie ma co mówić, meduza to już jest zdecydowanie blok, no ale jak widzimy, to nam padło szybko, mamy coś na zrękę, plus 68, no runki nie wymieniam na razie. Ten 1% punktów życia to jest tyle co nic. Dobra, czyli to mamy z głowy, na wieżę ponad 1%. Może jakieś tam tornado delikatne jeszcze by się udało, bo chyba tornado klikałem przed zmianą broni. No a tutaj ta brońka myślę, że dałaby mi sporego, w sensie no, że dała mi ogólnie sporego boosta. Co dzisiaj w ogóle chcę wiedzieć? Ma rękawice, dobra. No to liczymy na jakieś rękawice z tornadka. Teraz mamy zwiada, to nam padnie. Ten wojownik wygląda, że też nam powinien paść jeszcze. Czy my tu dobijemy 2-3-9 tym? Chyba nie, wydaje mi się, że nie, za ciężko to już idzie, żeby tu dalej coś cisnąć, no ale dobra, to nam jeszcze padło, kolejny zwiadowca Cerber też nam powinien paść, no my tu raczej się zablokujemy jak już to na wojowniku, tak mi się przynajmniej wydaje, teraz mamy koziutka, teraz mamy jakiegoś woja, zobaczcie. No to okej, okay, to jeszcze ze 30 grzybów na tornado i powiedzmy ze 100 grzybków na ewentualnie tego komendanta Komę. Może nam się poszczęści, może nam się nie poszczęści, zobaczymy. I wszystko na dzisiaj, no 10 leveli wbite, no to nie ma tragedii, nie? Jakiś tam progres został poczyniony, troszkę nadgoniliśmy, no ale oczywiście nie jest to jakiś tam rush marzeń. No bardzo by nam się weekend epicki przydał, mówię, nawet pod względem tych runek, żeby już tutaj sobie 15% założyć, to by nam na pewno pomogło, no ale niestety póki co tego nie będzie. Wydaję całego golda, no i tak jak mówię, ze 100 grzybków takich sportowych na komendanta Komę zobaczymy, a nuż nam się poszczęści i nam to padnie szybko, a jeżeli nie, no to trudno. Jeżeli on by nam padł, to myślę, że bez problemu 240 level by nam dał, nie? Więc to by było na pewno fajne. No ale właśnie, musimy tu zdecydowanie mieć dużo szczęścia, jak na takie procenty, 0,40 nieco na niego, no to jest no ciężko, bardzo ciężko, nie ma co w ogóle mówić, no ale może, no nie takie procenty się klikało, ostatni odcinek z Maga, polecam, wężoustny 0,05% padł nam po, no nie wiem ile, tam w ogóle myślałem, że to było jakoś po 5-10 grzybach, a się okazało, że troszeczkę więcej potrzebowaliśmy, no ale tak czy inaczej, no dosłownie może max 50 grzybów i to 0,05 nam padło. Ktoś tam mi w ogóle potem pisał, że chyba węż na zabójców, bo wężoustny to był zabójca, na zabójców chyba SF tu troszeczkę źle liczy te procenty i mogło być troszkę więcej w praktyce, no ale wiecie, no tak czy inaczej nie było za wiele, no a padło nam to naprawdę szybko, no ale chyba komendant Koma nam jeszcze dzisiaj nie padnie. 600 tysięcy tam, dosłownie jeden mocniejszy hitek, 5, 4, 3, 2 i 1 i wszystko. I niestety się nie udało, trudno. Tyle, tak na szybko pocisnąłem to co mogłem, tak na szybko to co tam jakieś procenty były lepsze to po prostu sobie zrobiłem, no i jakoś tam powiedzmy delikatnie nadgoniliśmy z tym wszystkim.
Runkę mamy mocną, runkę mamy chyba maksymalną, mocnej nie mogę. Tej temki, aha, czy mi tu nie poleciał jakiś, w sumie to muszę sprawdzić jeszcze, czy mi nie poleciało jakieś PD2%, czy ja przypadkiem nie wywaliłem, ale jak wywaliłem, no to sobie znajdę potem, może na streamku dzisiaj, albo coś takiego. Wszystko, mam nadzieję, że odcineczek się podobał, taki dość mocno, powiedzmy, na szybko, no ale mówię, co mieliśmy jeszcze przeklikać, przecisnąć, pocisnąć, to zrobiliśmy, no i teraz będziemy sobie po raz kolejny czekać, aż te procenty się zwiększą, no i oczywiście znowu nagram z tego odcinek. Dzięki pięknie za uwagę, dzięki pięknie za oglądanie, subskrybujcie oczywiście z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu oraz opisie, zostawiajcie kciuka w górę, nie zapominajcie o tym, piszcie komentarze, jak wasz progres na nowym serwerze pierwszym europejskim, albo ogólnie na postaciach po tym evencie, w sumie to jak ten film wleci, to już zaraz będzie kolejny event, no ale trudno, jest jak jest. I wszystko, dzięki pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!